Wiadukty trasy Łazienkowskiej zostały już przebudowane na Agrykoli, a teraz trwają prace po stronie Praskiej. I pierwszy wiadukt ma być oddany do użytku mniej więcej w połowie tego roku. Jak wyglądała sytuacja na koniec kwietnia 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, witam Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji tutaj, z nad trasy Łazienkowskiej po stronie Praskiej. Jak coś, mój głos dzisiaj jest trochę chorobowy, więc za to oczywiście Was serdecznie przepraszam. Ale mniejsza z tym, bo zacznijmy od tego, co tu się faktycznie dzieje, bo prace trwają i widać już prawie całą płytę wiaduktu trasy Łazienkowskiej właśnie nad ulicą Paryską. Ale sama przebudowa rozpoczyna się trochę wcześniej, tutaj dokładnie i w tym miejscu. Aleja Stanów Zjednoczonych rozpoczyna się od nowych ekranów akustycznych, które się pojawiają po stronie północnej, czyli tutaj po prawej stronie. W ramach tej inwestycji będą się pojawiać nowe ekrany akustyczne po jednej i po drugiej stronie ulicy. Pojawią się oczywiście też nowe nawierzchnie asfaltowe, przystanki autobusowe będą unowocześnione, jak i również obydwa wiadukty trasy Łazienkowskiej będą całkowicie przebudowane. Przebudowa polega na tym, że trzeba wyburzyć stary wiadukt, a następnie postawić zupełnie od nowa nowy. W ramach tej inwestycji oczywiście też będą przebudowane po trochu chodniki, jak i również drogi rowerowe, no jak powiedziałem wcześniej, całkowicie wszystko będzie sfrezowane z nową nawierzchnią asfaltową. Sama inwestycja ma zakończyć się dopiero w przyszłym roku, w 2025, natomiast już teraz, mniej więcej w połowie 2024 roku, najprawdopodobniej zostanie oddany do użytku nowy pierwszy wiadukt północny i ruch będzie przerzucony właśnie na stronę północną, czyli teraz tak patrzymy na ujęcie, po prawej stronie będą teraz jeździć samochody w obydwu kierunkach, w kierunku centrum Warszawy i w kierunku Wawra czy Wesołej. Więc takie tutaj aktualnie są realizowane prace i za chwilę dolecimy do sobie krańca drugiego właśnie tutaj obok Wisły i dokładnie sobie to przeanalizujemy patrząc z lotu ptaka, jak to wygląda sytuacja i też wlecimy pod nowy wiadukt, aby zobaczyć, jak ta nowa konstrukcja wygląda w porównaniu z starą konstrukcją na dole na poziomie 0. Wał Międzyszyński w tym miejscu się znajduje i też tutaj w związku z tym, że aktualnie są realizowane te prace. Drogi rowerowe, żeby dojechać dalej w kierunku Ronda Wytaczna, są dosyć mocno pokręcone i po samym wale międzyszyńskim, jeżeli chodzi o ten cały węzeł, trzeba się dosyć mocno nakręcić, bo zjazd rowerowy z mostu jest po lewej stronie, ale przejazd jest tylko wyłącznie po prawej stronie wzdłuż aktualnej prac budowlanych. Natomiast na szczęście jest dobrze zrealizowana informacja o prawo objazdów, jak rowerzyści muszą się tutaj przemieszczać. Natomiast patrząc z góry, z lotu ptaka możemy zobaczyć, że ulica Paryska jest przejezdna, ulica Bająska nie jest niestety przejezdna. Przez Paryską cały czas ruch jest utrzymany, zarówno pieszy, jak i również samochodowy i autobusy też tędy jeżdżą. Na górze oczywiście na trasie Łazienkowskiej też jeżdżą samochody i autobusy. Tutaj ogólnie dalej to jest dosyć mocno pokręcone, jeżeli chodzi o organizację ruchu, bo tutaj są rozdzielone autobusy od pozostałych pojazdów, które się przemieszczają właśnie trasą Łazienkowską, więc to faktycznie jest dosyć ciekawa sytuacja. I przy ulicy Saskiej już mamy dwie w teorii jezdnie, ale jedna jezdnia jest jednokierunkowa, druga jest dwukierunkowa, więc ciekawe wydarzenie. Windy tutaj z kolei już teraz na przystanki na Saskiej działają aktualnie po jednej, po drugiej stronie. Nie działały na czas pewnych robót, aktualnie już zostały ponownie przywrócone i funkcjonują, więc to jest dobra informacja. I na dalszym odcinku Alei Stanów Zjednoczonych ruch cały odbywa się po prawej stronie, czyli właśnie po stronie południowej. Natomiast po stronie północnej, czyli tu, gdzie aktualnie te samochody przejeżdżają po lewej stronie, jest tylko łącznie w teorii teren wydzielony tylko i wyłącznie dla autobusów, co warto zaznaczyć i o czym też warto pamiętać. Z kolei możemy tutaj zobaczyć, że pojawiają się nowe zatoczki wzdłuż jezdni południowej i miejmy nadzieję, że niedługo faktycznie nastąpi to przerzucenie i prace będą mogły rozpocząć się na dalszym etapie właśnie przy ulicy Międzynarodowej przy montowaniu nowych ekranów akustycznych. A tutaj z kolei kolejny miszmasz, jeżeli chodzi o całą organizację ruchu w tym miejscu. Dolećmy sobie do końca tymczasowej organizacji ruchu, jeżeli chodzi o ten rejon, gdzie właśnie mamy podział na te obydwie jezdnie, ale trochę niestandardowo jak zazwyczaj. I tu przy okazji też w ciekawostkach mogę powiedzieć, że w tym miejscu planowany jest wiadukt pieszy, rowerowy i oczywiście tramwajowy dla tramwaju na Gocław. Na razie te prace zostały wstrzymane w związku z budową 3 mm. Natomiast dobrze, zerknijmy sobie, jak to się dzieje tutaj na tej budowie z bliska. Czyli przejdźmy się jeszcze raz nad całą placem budowy, ale pooglądajmy trochę bardziej dokładnie, jeżeli chodzi o szczegóły całego placu budowy.
W tym miejscu oczywiście mamy nowe ekrany akustyczne, które tutaj się pojawiają. Autobusy jeżdżą i funkcjonują, jezdnia została dosyć mocno ograniczona, a część pieszo rowerowa po stronie północnej, czyli po prawej stronie, jak teraz widzimy, jest bardzo ograniczona, bądź w niektórych miejscach jest całkowicie wyrzucona na pobliskie osiedla i tam trzeba się aktualnie przemieszczać. Dojście do kładki i kładka cały czas funkcjonuje i kładka nie jest przewidziana do likwidacji w ramach tej inwestycji, bo wiem, że możecie się zastanawiać w związku z tym, że trochę kładek został zlikwidowany w ramach budowy tramwaju do Wilanowa. Tutaj takie prace nie są zaplanowane. Kładki na spokojnie, znaczy ta jedna kładka w tym miejscu pozostaje. Na dalszym odcinku możemy zobaczyć, że też faktycznie pojawiają się już powoli nowe ekrany akustyczne. One nie są wzdłuż całej inwestycji, tylko faktycznie w poszczególnych miejscach, gdzie było na nie miejsce i tutaj właśnie obok tej szkoły również się pojawiają. Windy po jednej, po drugiej stronie tutaj też są, jak widzicie. No i dalej znajduje się ten właśnie nowy już wiadukt z tą pierwszą nową częścią. Znaczy to są dwa osobne wiadukty i pierwszy wiadukt już faktycznie jest z tą płytą. Tutaj dalej na dalszym odcinku możemy zobaczyć bliżej nas, że pojawiają się właśnie kolejne te fragmenty, jeżeli chodzi o ekrany akustyczne. Ruch aktualnie w ulicy Saską jest teraz zamknięty, jeżeli chodzi o wjazdy i wyjazdy ze strony północnej, więc tam do arcykiku nie da się aktualnie dojechać. No i tutaj oczywiście przystanek autobusowy jest tymczasowo zlokalizowany w tej innej lokalizacji. I też widać, że tutaj zatoczka się pojawiła wzdłuż tej jezdni, która jest aktualnie w obydwu kierunkach, więc najprawdopodobniej tu, gdzie aktualnie jedzie teraz ten autobus, ta jezdnia może być niedługo zamknięta w związku z jakimiś frezowaniami, czy też oczywiście z kolejnymi pracami, jeżeli chodzi o montaż nowych ekranów akustycznych i całego nowego układu drogowego, jeżeli chodzi o ten rejon. Przejdźmy się teraz pod wiaduktami ulicy Saskiej. Właściwie wiaduktem ulicy Saskiej, bo to jest tylko właśnie jeden wiadukt. On też już wiemy, że trochę ma już swoich lat, ale nie jest jakkolwiek realizowany w ramach tej inwestycji, jeżeli chodzi o jakiekolwiek prace przy przebudowie. No i tutaj mamy już faktycznie słupy, które będą niedługo utrzymywać ekran akustyczny. One są już tutaj od dłuższego czasu zmontowane. Trochę więcej się ich pojawiło właśnie teraz przy ulicy Saskiej w tym miejscu. I tutaj aktualnie ruch pieszy jest dość mocno ograniczony. Odbywa się właśnie nową, znaczy starą jezdnią wylotową z ulicy Saskiej w kierunku właśnie trasy Łazienkowskiej. No dobrze, dolećmy sobie już faktycznie do nowego wiaduktu, bo o nim też faktycznie miałem tutaj tam wam trochę popowiadać. Przyczółek się pojawia, jeszcze nie jest całkowicie zasypany, jeżeli chodzi o tą stronę, natomiast jeżeli chodzi o samą płytę wiaduktową, tak jak widzicie, jest całkiem ładnie już gotowa. Cała płyta betonowa jest już na miejscu, oczywiście cały czas jeszcze się pojawiają bankiety boczne, czyli po prawej i po lewej stronie te chodniki awaryjne do wykorzystywania, a tutaj już faktycznie przyczółek jest powoli krok po kroku zasypywany i niedługo będzie można nawet już tutaj kłaść kolejne warstwy nawierzchni po to przygotowywać kolejne prace, więc do momentu, kiedy faktycznie nie będą przyczółki gotowe, no to wiadomo, że asfalt się tutaj nie pojawi i tutaj faktycznie jeden przyczółek jest jeszcze cały czas niegotowy po lewej stronie faktycznie, gdzie ta część boczna jeszcze jest niegotowa i tutaj jeszcze trwają prace przy betonowaniu. Przynajmniej tak to wyglądało na ujęciach sprzed ponad tygodnia, kiedy to nagrywałem jeszcze w kwietniu, bo wiemy, że aktualnie już mamy maj, już jest nawet 7 maja, więc faktycznie trochę te prace mogły tutaj już pójść do przodu. Z kolei tutaj po prawej stronie będzie się znajdować tymczasowe, znaczy awaryjne schody, żeby dało się wydostać z tych wszystkich wiaduktów i widzimy tam faktycznie już jedną podporę do tych schodów, które będą się tam znajdować. No i tu aktualnie jest całkowicie niedostępny zjazd w kierunku Wawra i w kierunku Wisłostady, znaczy w kierunku nie Wisłostady, tylko tej części nadwiślanej, jeżeli chodzi o wał międzyszyński, w kierunku centrum Warszawy. Te zjazdy aktualnie są niedostępne, natomiast niedługo się zmieni granic ruchu i po prostu nie będzie dało się wjechać na trasę Łazienkowską, ale będzie się dało zjechać z trasy Łazienkowskiej w tym miejscu. Więc te prace niedługo będą realizowane w ramach kolejnych oczywiście tych etapów budowy. No i przejdźmy się jeszcze raz, ale teraz zerknijmy sobie na dół, na poziom 0. I tutaj na poziomie 0 możemy zobaczyć całe te nowe wiadukty i stare. Zwróćcie uwagę, że stare wiadukty miały zupełnie inną konstrukcję. Stary wiadukt, który się znajduje właśnie po lewej stronie, ma jedną podporę, która utrzymuje całą płytę wiaduktu. Tutaj są dwie podwójne, znajdujące się po skrajnych częściach nowej konstrukcji, więc faktycznie to się trochę pozmieniało. Ujęcia były nagrywane w weekend, więc nie dziwcie się, że nikogo tutaj nie ma na placu budowy. Jeżeli ktoś z was się zastanawiał, czemu tu jak zawsze na ujęciach oficjalnych nikogo nie ma, to nie ma, bo ja zazwyczaj nagrywam te wszystkie ujęcia w weekendy, żeby można było właśnie zrobić takie bardziej dokładne i bliższe ujęcia w tym miejscu. Tam też przy okazji mogliście zobaczyć przed chwilą ujęcie na przyczółek, które jak widzieliście, nawet ten stary został trochę skuty w związku z tym, żeby zrealizować ten nowy. Tu z kolei jest aktualnie prześwit pomiędzy jednym a drugim wiaduktem. Docelowo ten prześwit bardzo mocno zniknie, jeżeli chodzi o przestrzeń pomiędzy jednym a drugim. Natomiast no, w związku z tym, że aktualnie trzeba wybudować najpierw jeden nowy, później drugi nowy, no to aktualnie ten prześwit jest i tak to wygląda, jak wygląda. Na dalszej części oczywiście możemy zobaczyć, że
stara konstrukcja w niektórych miejscach jest trochę już technicznie wspierana, ale cały czas wytrzymała ten ruch. Natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć jeszcze dwie ostatnie podpory i sam przyczółek, który właśnie jest podzielony na dwie części, jedną starą i drugą nową w tym miejscu. I tak mniej więcej prezentuje się cała nowa część trasy Łazienkowskiej, jeżeli chodzi o nowe wiadukty nad ulicą Paryską po stronie praskiej trasy Łazienkowskiej. Więc jak widzicie, prace tutaj idą do przodu i najprawdopodobniej w wakacje będziemy już jeździć nowym wiadukiem, a prace się przeniosą na ten drugi stary, który trzeba najpierw wyburzyć, a później postawić zupełnie od nowa. Więc to było na tyle z tego filmu. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I jak zawsze zachęcam Was do stania patronami Avizonosza, patronite ukośnik Avizonosz. Dzięki temu oczywiście pomagacie mi w realizacji tych wszystkich filmów. Jak może zauważyliście, ostatnio trochę mniej tych filmów się pojawia, trochę przelotów wrzuciłem Wam, w związku z tym, że właśnie jestem chory od wczoraj i dlatego też trochę gorzej i trochę trudniej mi się wszystko montuje, ale miejmy nadzieję, że jutro mi się uda w końcu zmontować film o STP Karolin, gdzie aktualnie jeszcze czekam na parę informacji od wykonawcy. No i oczywiście w końcu ten ostatni duży film z Olsztyna może jutro się pojawi, właśnie o zajezdni tramwajowej, która tam powstała i była przebudowana, i ogólnie o całych tramwajach w Olsztynie, które są fenomenem na skalę całej Polski. Tymczasem tutaj, na tej trasie Łazienkowskiej, pojawię się dopiero ponownie za 2 miesiące. Cześć!